W pierwszym naszym czerwcowym spotkaniu mówiliśmy o tym, że czekają nas bardzo ciekawe projekcje w ramach cyklu Kino Konesera. Wtedy nie zdradzaliśmy szczegółów, no ale dzisiaj jest ku temu idealna okazja. Dariusz Romanowski z nami. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Proszę pana, ja się bardzo cieszę, że ten film, o którym my już mówiliśmy też, jeśli chodzi o szerokie rozpowszechnianie, teraz trafił do Kina Konesera i 13 czerwca pojawi się Mój syn, dlatego że to jest jednak mimo wszystko coś wyjątkowego w kinie. Myślę oczywiście o tej filmowej improwizacji aktorskiej, bo nie wszyscy może z państwa wiedzą, na czym polegał zupełnie inny pomysł na zagranie głównej roli w tym obrazie. Tak, to jest podwójny eksperyment, po pierwsze aktorski, odtwarzający główną rolę, James McAvoy, bo tak chyba ze Szkocka powinno wymieniać się nazwisko tego brytyjskiego gwiazdora, podobno znał tylko zarys ogólnej fabuły filmu. Nie dostał do ręki scenariusza, a tym bardziej nie dostał żadnych dialogów. To, co widzimy na ekranie, to jest wielka improwizacja. Improwizacja spowodowana tym, czego na miejscu dowiadywał się o przebiegu akcji. Jest jednym słowem zaskakiwany w tym samym momencie, co my, widzowie oglądający ten film. Oczywiście nie zawsze te dialogi, które byłyby zapisane na papierze i później odegrane przez aktora, wyglądają tak pięknie, ale ta prawda ekranu robi swoje wrażenie. Zwłaszcza, że film rozgrywa się w przepięknych plenerach szkockich gór. Oczywiście nie zdradzę, jaki jest finał tego filmu, natomiast to jest taki rasowy, nawet nie kryminał, choć treści kryminalnych bardzo gęstych jest sporo, to jest taki rasowy thriller, dreszczowiec trzymający widzów w napięciu, bo tak jak i aktor, tak i my nie wiemy, jak ta sprawa się zakończy. Świetnie zagrane, nie tylko przez Jamesa McAvoya, ale także przez obsadę drugo- i trzecioplanową. Polecam każdemu, kto jest gotowy na eksperymenty, bo wspomniałem, że to podwójny eksperyment, nie tylko aktorski, ale także reżyserski. Christian Carion, twórca tego filmu, 4 lata wcześniej... Właśnie, bo to chciałem powiedzieć, że on taki przecież wielki, mimo że to jest człowiek 60-letni, to on jakoś tak specjalnie nam gdzieś w kinie się nie pojawiał bardzo mocno, prawda? Nie mieliśmy wielu takich, że tak powiem, z nim związanych jakichś kinowych refleksji. Tych filmów jest jego na lekarstwo, jak to dokładnie się mówi, prawda? Dokładnie. Ten film, dlaczego mówię o eksperymencie reżyserskim, jest nakręconym po 4 latach remake'iem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że remake kręci autor pierwowzoru, reżyser, który odpowiada za tę pierwszą francuską edycję, wersję filmu, zatytułowaną notabene Mój synek. Przed nami jeszcze bardzo fajne, bardzo ciekawe i 2 różne filmy pokazujące 2 bardzo różne światy, bo myślę o Lingui 20 czerwca i Young. Bardzo się tak tytułowo fajnie zgrało, to z kolei 27 czerwca, choć zupełnie inne kontynenty i zupełnie inna narracja, fabuła filmu, a wracając do Lingui, więź. To jest słowo w języku afrykańskim, chyba języku Czadu, prawda? A mówimy o także i afrykańskim reżyserze, który ten film wykonał, zrobił. Tak, ale ta tytułowa więź to także, myślę, klucz do zrozumienia tego filmu, ponieważ dotyczy więzi pomiędzy matką a córką. Matką samotnie wychowującą swoją 15-letnią córkę w sercu Afryki, w Czadzie. W kraju, gdzie aborcja jest nie tylko grzechem śmiertelnym z punktu widzenia moralności, ale także jest całkowicie zakazana prawem. Za pomoc w aborcji grozi wieloletnie więzienie, a czasem nawet kara śmierci. I w sytuacji, gdy matka z dnia na dzień dowiaduje się, że jej nastoletnia córka jest w niechcianej ciąży, chce zrobić wszystko, aby zmienić przeznaczenie, zmienić los. Zaryzykuje całe swoje życie, żeby tę córkę ocalić i żeby była w stanie wyrwać się z biedy, w której żyją od 15 lat. Bardzo mocne, wzruszające kino, ale kino, które nie epatuje nas takim tkliwym kiczem, który bardzo często jest obecny w produkcjach o podobnej tematyce. To jest kino bardzo wyważone, bardzo głęboko humanistyczne, ale też feministyczne. To jest taki pean na cześć kobiecej solidarności. Myślę, że mimo że zrealizowany tysiące kilometrów od nas, nie tylko spodoba się, ale znajdzie
wśród naszych widzów nie tylko panie, ale i panów, którzy empatycznie podejdą do tej naprawdę łapiącej za serce, a momentami wstrząsającej historii. No tak, bo właściwie taka historia zdarza się na całym świecie, jaki byśmy kontynent nie wzięli pod uwagę, prawda? Tu jest ta ogromna rola relacji matka-córka i to możemy powiedzieć właściwie, gdzie by się to nie zdarzyło, może się zdarzyć tak wszędzie. Oczywiście te obokności prawne, o których pan mówił tutaj są istotne na tym tle Afryki, natomiast rzeczywiście film, który po prostu łapie za serce i łatwo nam też nam przyjąć tę historię, bo wiemy, że równie dobrze może się blisko nas wydarzyć. No i Yang, no powiem panu szczerze, że jak pamiętam, kiedy zobaczyłem pierwszego trailera tego filmu, to sobie pomyślałem, kurczę, coś może być to wyjątkowego. No oczywiście, że w pierwszej chwili przypomniał mi się Scott i Łowca Androidów z jakby zupełnie innego wymiaru, prawda? Ale ten człowieczy, w cudzysłowie Rutger Hauer, który zapoczątkował, że tak powiem, takie kinowe androidy na ekranie w takiej bardzo dużej mocy, no to tutaj mamy taką nieprawdopodobną historię. Historia, która ma i ciekawy scenariusz, i świetną obsadę aktorską, no i ciekawy temat. No wszystkiego nie chciałbym zdradzać też, jeśli chodzi o ten film. Tak, to jest film, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Kto wie, być może doczekamy jeszcze za swojego życia tych czasów, że pośród nas będą żyły androidy. Humanoidalne stwory, które wyglądają jak my, zachowują się jak my, mało tego, myślą i czują jak my, bo o tym jest ten film. No właśnie, bo do tej pory tego elementu nie grano, bo android zawsze jest bez czucia. Bez czucia, dokładnie. Tak. I stanowi bardzo często też zagrożenie dla społeczności, w której funkcjonuje. Natomiast w tym przypadku android jest członkiem pewnej zwyczajnej rodziny. Jest jak starszy brat dla córki pewnego małżeństwa, opiekuje się nią, pomaga. I gdy pewnego dnia psuje się, bo jest przecież maszyną, ojciec próbując naprawić tę maszynę, odkrywa dysk, twardy dysk, na którym zapisane są właśnie myśli, uczucia, to wszystko, co ten android przeżywał w trakcie bycia z tą rodziną. I nagle ta rodzina, czekając na naprawienie się robota, odkrywa, kim tak naprawdę był, co czuł, co myślał, bo nigdy tego nie artykułował. On miał typowo praktyczne zastosowanie, miał pomagać, miał się opiekować. Myślano o nim jak o kimś do pomocy. A nagle okazuje się, że nawet robot, nawet android może mieć swoje uczucia. Piękny film, kto wie, czy nie profetyczny, bo... W ostatnim czasie mieliśmy, prawda, tej sztucznej inteligencji, tak. Ale jeszcze nie tak wytworzonej bezpośrednio kreacji postaci czystej, prawda? To jest kino science fiction, ale tych wszystkich, którzy się boją tego gatunku, uspokajam. To nie jest typowe science fiction, tam nie ma efektów specjalnych, tam nie ma pościgów rakietami kosmicznymi i dziwnych stworów. To nie ta bajka. Tu jest film bardziej idący w filozofię, bardziej każący zastanowić się, jak ja bym się zachował, czy ja bym był w stanie żyć z takim właśnie androidem. Bardzo ciekawy temat do przemyśleń. I na koniec, króciutko, proszę Państwa, skoro mieliśmy tyle ciekawych propozycji, a mamy też wspaniałe nagrody dla Państwa. Panie Darku, to dzisiaj jakie pytanie konkursowe przygotował Pan naszym widzom? Na początku naszego dzisiejszego spotkania mówiliśmy o filmie Mój syn. Proszę podać imię i nazwisko bardzo popularnego francuskiego aktora, który zagrał rolę ojca właśnie w tej pierwszej francuskiej wersji filmu Mój syn, zatytułowanej Mój synek. No to proszę się teraz skoncentrować, skupić, wysłać, mam nadzieję, prawidłowe odpowiedzi. Czas na seans, @czasnaopole.pl, nasz adres mailowy. Nagrody książkowe, nagrody płytowe i niespodzianki czekają na Państwa. Dariusz Romanowski, jak zwykle zapraszał Państwa na co poniedziałkowe o stałej porze. O godzinie 18:00. Filmy w kinie Konesera, Lingui i Yang w tym miesiącu. Serdecznie zapraszamy, a my mówimy do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.